Jesień idzie. No jak idzie jesień, to trzeba robić porządki z tym, co tu jeszcze na ogródku mamy. A trochę tego jeszcze zostało. A mamy też kupę roboty w domu jeszcze. I tu studnie trzeba było obrobić i różne rzeczy takie, że... Więc skoro idzie jesień, to można by było jeszcze poczekać, ale tu mamy marchew. No i dzisiaj będziemy to marchew kopać. Witaj ponownie na Skraju Gaju. Zabieramy się za robotę. Będzie krótki film o wykopywaniu marchwi. Mamy trzy rajki, no i przy okazji zobaczymy, co wyszło. Bo tak naprawdę nigdy tego nie kopaliśmy. Wykopaliśmy czerwoną, to już widziałeś na poprzednim filmie. Gdzieś tam czy tam. Przy okazji wykopków ziemniaczanych. A tego, co? Fioletową. Co fioletową? Marchewkę. No właśnie, marchewkę fioletową, a jaką powiedziałem? Czerwoną, nie, fioletową, żona poprawia fioletową. Czerwona jest tu i tak jak patrzę, to nawet całkiem tu łby pokazuje, całkiem ciekawe. No ale dobra, my nie będziemy się szczypać, nie będziemy gadować. To co, ja widłaczę, a ty wyciągasz? Dobra, czyli standardowo, ja widłę, żona wyciąganie. To od tamtej strony? Wszystko jedno. Gdzie chcesz? Możesz zacząć od tej. Od tej, bo będzie mi wygodniej. O, cie! Nawet. Coś jest. A, już pachnie. Zmiana planów, zbieramy wszystkie marchewki, bo mamy sokowirówkę, więc nie będziemy wyrzucać nawet tych małych marchewek, tylko te małe przepuścimy przez sokowirówkę i zrobimy sobie soczek marchwiowy. Nie będzie się marnować na kompostowniku. Pamiętajcie, że my jesteśmy z Krakowa, krakowskie centusie, tu nie ma, żeby się cokolwiek mogło zmarnować. Wiecie, jak wymyślono drut, taki zwykły do siatki, to wymyślił go Krakus i Szkot. Dostali złotówkę i tak się na nią rzucili, że Krakus ciągnął w jedną stronę, Szkot w drugą i tak ciągnęli, żaden nie puścił, że drut zrobili z tej złotówki. No i teraz mamy drut na płoty. A że my z Krakowa, no to coś zobowiązuje. Jak widać, nieźle. Na te trzy rajki poszło i paczka nasionek, tak? Tak. Kasia mówi, że poszła na paczkę nasion martwi, więc zebraliśmy taczkę. Tu będzie, ja wiem, z 15 kilo? Więcej? No nie wiem, ile będzie, ale jest cała taczka marchwi. Są takie sztuki całkiem, o, takie o, czyli takie zupełnie przyzwoite. Są sztuki takie różne, ale co najważniejsze, to nie jest marchew sklepowa. Tak wygląda swojska marchew. Ekologiczna, krzywa, kostropata, nieładna, o, duża, mała, taka jak ta, jakaś taka, esy, floresy, wygibasy, tak właśnie, o, jakaś taka rozdwojona, no oczywiście rosła na słabej ziemi, ale jak widać, nawet na tej słabej ziemi zbitej całkiem nieźle to powyrastało, bo tu nie ma się co wstydzić. Marchwi mamy, jak na swoje potrzeby, mamy od cholery, tyle czerwonej, no i jeszcze z pół grajki jest tyle fioletowej. Ta fioletowa, jak popatrzycie z tym poprzednim filmem, jest dużo mniejsza. Więc ta pójdzie pewnie na soczki. No a my mamy tyle
O, tyle co widać. Mamy przekopane grządki, teraz trzeba wziąć grabki i zagrabić wszystkie śmieci. A te dwie kubki, ta oczywiście i ta druga, no to wiadomo, że to się nie zmarnuje. To wszystko zaraz pójdzie na kompostownik i wiosną z powrotem wróci sobie na grządki. A teraz idziemy obrabiać marchew do domu. Jest marchewka, jest pudełko, Miska. Tam z tyłu jest sokownik. Sokowirówka. Sokowirówka. Nie sokownik, stary łosiu. Sokowirówka, robimy sok marchewki. Nie, no na razie ja to jeszcze potem raz opłuczę, bo to, żeby nie było za dużo ziemi w soku. Potem wezmę. Nic specjalnego. Zwyczajnie gąbką taką do mycia naczyń. Takim szorstkim zmywakiem. Takim szorstkim zmywakiem trzeba się ich pozbawić ziemi. No i tych takich małych, korzonków. I tych tak małych korzonków je zrywamy, a tak ogólnie to nie ma się czym przejmować, bo jak to idzie do sokowirówki, tak. To i tak nie ma znaczenia, to nie musi być jakieś super czyste, obrane, a nic takiego, po prostu i tak sokowirówka zrobi swoje, wytłoki sobie pójdą na bok, a sok pójdzie do tego, więc nie specjalnie się przejmujemy, chodzi tylko o to, żeby piasek nie chrzęścił w rzębach. Jak widać, robota nudna jak flaki z olejem. No ale efekt jaki będzie to... Ciekawe jaki będzie sok, dlatego wzięliśmy tą fioletową marchewkę, żeby zobaczyć, bo flok z marchewki czerwonej jest czerwony, a z fioletowej pewnie będzie fioletowy. Śmieszne. No właśnie, jestem bardzo ciekawa. Ale jesteśmy ciekawi, robimy eksperymenty. Zawierają więcej oksydantów, podobno są zdrowsze. Zobaczymy. Tak, dlaczego fioletowe? Wyczytałem gdzieś bardzo mocno, że właśnie ze względu na antocyjany, którym zawdzięczają ten kolor fioletowy, no to właśnie są bardzo zdrowe, działają antyoksydacyjnie, antyrakotwórczo, znaczy profilaktyki mają różnych chorób właśnie nowotworowych. Ile w tym prawdy, nie wiem, ale jak się wierzy, że tak jest, to tak jest. I tyle. Mnie to się podobają, bo ładnie wyglądają. A ładnie wyglądają przede wszystkim. Daj noża, wezmę, pokażę jak wyglądają w środku. A teraz będzie da-dam. Zobaczcie jak ta marchewka wygląda w środku. To nie jest taka zwykła sobie marchewka. Jak przybliżę, tylko muszę dłoń pokazać, żeby ostro jest złapała. O, jak widzicie, fantastyczna taka, kolorowa, czerwona z taką czerwoną krechą w środku. I całkowicie fioletowa na zewnątrz. Zobaczymy, jak będziemy wirować. Tu mamy nasze marchewki obrane. Właściwie nie obrane, co jak gadam, umyte tylko. Bo normalnie to powinniśmy te marchewki poobierać ze skórki, poobskrobywać takie ładne, żeby były. Tylko nam się nie chce. Bo jakby to teraz obierać, to raz, że połowa z tego odejdzie, dwa, roboty po byku, a my nie pracujemy w tym ogródku po to, żeby się zacharować na śmierć, tylko żeby jak najmniej pracować. A poza tym, tu przecież nie było ani żadnego nawozu, nic, absolutnie nic, po prostu rosły sobie w gołej ziemi. Więc nie ma się co bać, nie ma się co szczypać. Bez przygotowania, najzwyczajniej w świecie, obtarte z piasku, obmyte i z takiego będziemy robić sok. Są dwa obroty. Spróbujemy na niskich obrotach, a potem na wysokich. Tu coś powinno wylecieć. Kiedy byśmy go ostatnio używali? Nie pamiętam.
No właśnie, nie pamiętam, nawet nie wiem jak to używać. Co, patrzysz, czy to będzie lecieć, tak czy ma lecieć, chyba. Dobra, zobaczymy. Startujemy. Przyssało. O! A, bo to sucie. Muszę zobaczyć, to bardzo dla próbujemy na tych wysokich obrotach. I tak oto mamy sok z marchwi. Z takiej ilości, z pół miski marchwi, mamy tej marchwi. Tego soku. Mamy tego soku szklankę. Na razie nie zabieraj, bo kapie. Kapie jeszcze. Można przykręcić. No i coś tu mamy nieszczelne. Coś tu mamy nieszczelne, bo troszkę wyleciało. Wytłoku w sypie. No, ale my tego nie używaliśmy lata. Przywieźliśmy, nie wiedzieliśmy, nawet nie wiedzieliśmy, kiedyś kupiliśmy i nie wiedzieliśmy, po co to kupiliśmy. A teraz mamy, no i będziemy używać. To teraz trzeba tu podstawić coś i się podzielić z żoną sokiem. No już nie musisz podstawiać, wypij po prostu sobie. Nie no. No to przelej na pół. Dobra. O. Tak, właśnie on jest gęsty. Przy tym uważaj, bo to kapie troszkę. Jest w ogóle... Jest, sok jest w ogóle bardzo gęsty i zawiera niestety masę treści. No mówię, że coś może... No ale pomimo, że zawiera masę treści, to jest... Znaczy ja bym powiedziała, że jest rewelacyjny w smaku. Num, 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 num. Zobaczysz, jakie burdello nam się zrobiło. Tu gdzieś sypie, tu gdzieś kapie, tu gdzieś kapie, tu gdzieś nieszczelne. Musimy się nauczyć tej maszynerii od nowa, ale ogólnie nie jest źle. Marchewkowy soczek fioletowy. Fioletowy sok marchewkowy. Doskonały. A to, że zawiera w sobie troszeczkę miąższu, to wydaje mi się, że to niczym nie przeszkadza, tym bardziej, że mnie to nawet bardziej odpowiada taki sok niż taki całkiem gładki. Z miąższem. Ja wolę całkiem gładki, ale to tam możemy zrobić tak, że żona będzie piła z miąższem gęste z dna gara. A ja będę z wierzchu pił to, co takie klarowne. Nauczymy się, być może będziemy umieli robić bardziej klarowne i wtedy będziesz miał szansę. Jak widzicie, to był nasz pierwszy raz po 20-letniej przerwie gdzieś używaniu, bo ja nie pamiętam, żeśmy kiedyśmy to używali, chyba jak nasze dzieciaki były małe. No dość dawno. Bardzo dawno, a teraz mamy okazję wrócić do tego i to jest sokowirówka szybko obrotowa. Wiem, że są jakieś inne wolnoobrotowe wyciskarki, tak, jakieś cudawianki. Myślę, że to w to zainwestujemy, dlatego że one dużo, dużo są wydajniejsze z tego, co słyszałam i dają właśnie fajniejszy ten smak. Także. Ale o tym to pewnie będzie jakiś film, jak sobie kupimy taką wyciskarkę. Na razie mamy sokowirówkę i też daje radę. Sok jest pyszny. I na szybko o soku marchwiowym i o takim i o wykopkach marchwi to tyle. Lajka, zasubskrybuj kanał, jak jeszcze tego nie zrobiłeś. I do zobaczenia następnym razem, jak będziemy się paprać po raz kolejny w marchewce. Trzymaj się, cześć.